nie mogę ci nic zrobić. A cześć, dzień dobry, nazywam się Igor Wejdygan. Jestem autorem powieści Rysa i powieści Układ. Gram Monikę Brzozowską. Cześć, nazywam się Łukasz Kośmicki. Jestem reżyserem serialu Rysak. No, świat Moniki Brzozowskiej jest skomplikowany. To jest trudny serial, ale ja zdecydowanie lubię wyzwania. Opowiada o Monice, która jest zmęczona ucieczką, poznawaniem swojej przeszłości. Pani komisarz stołecznej policji, chyba dosyć niekonwencjonalna. Monika Brzozowska to jest połączenie ogromnej siły i wielkiej słabości. Wydaje mi się, że ona się zmienia, albo przynajmniej, że się mieni. Tak chciałabym, żeby było. Wiemy mniej więcej, jak ten serial będzie wyglądać, ale cały czas o niego walczymy. To jest taki trudny moment, połowa zdjęć. Moja relacja z Moniką Brzozowską jest dość skomplikowaną relacją. Na myśl przychodzi mi jedyna bajka, która opisuje doskonale tą relację, to jest Tom i Jerry. Myślę, że najciekawsze dla mnie w tej postaci jest obcowanie z poczuciem władzy i odpowiedzialności. Zejdźmy już, poproszę, do próby, zejdźmy. Agata jest na pewno bardzo sumienną, ambitną policjantką. Pomaga Monice jak tylko może, w sensie stara się wykonywać wszystko jakby za siebie, za nią. To, co mi się wydaje najciekawsze i w Rysie, i w Układzie, to jest przede wszystkim scenariusz. Jest to thriller psychologiczny, jakby no, ja akurat kocham tego typu kino, więc dla mnie to jest też oczywiście adrenalina, akcja, coś się dzieje. No bardzo miło jest obserwować, jak ekranizowana jest książka. Staram się być dobrze przygotowana, ale czasem zdarzy się, że scena, która pozornie wydawała się łatwa, pasażowa, wymaga jakiejś takiej hiperinwestycji emocjonalnej. Serdecznie zapraszam do oglądania serialu w AXN.